gdzie jesteśmy, ale przede wszystkim jest to cmentarz. Jest to cmentarz i taki był pierwotnie charakter tego miejsca w roku 1609, kiedy z inicjatywy pastora Valeriusa Herbergera to miejsce powstało. Możemy powiedzieć jedną rzecz. Coś, co powstało tyle wieków temu, przetrwało do dnia dzisiejszego. Jest to też zasługa właśnie pastora, jak już wspomniałam, ale też zasługa osób, które mieszkały we Wschodzie, ponieważ było w wieku XVI i cały konflikt pomiędzy katolikami i ewangelikami zakończony tym, że w roku 1604 kościół parny powrócił ponownie do katolików. Powstało też z inicjatywy pastora Herbergera Kripplein Christi, czyli żłóbek Chrystusowy. Jest to bardzo ważne miejsce, a kilka lat później właśnie z inicjatywy pastora Herbergera to miejsce, na którym obecnie się znajdujemy. Dlaczego? Dlaczego to miejsce jest takie niezwykłe? Otóż, jeżeli bierze się historycznie i sięgamy do czasów minionych, musimy zdawać sobie sprawę, że wszystkie osoby w czasach minionych były chowane na cmentarzach, które znajdowały się bardzo blisko kościołów, ewentualnie, jeżeli były to osoby zamożne, to w samym kościele. W momencie, kiedy kościół parny przestał być kościołem ewangelickim i został utworzony i powstał żłóbek Chrystusowy w wieku XIX, były dwa browary. Jednym właśnie z właścicieli browaru był Karl Weidler, który odkupił od poprzedniego właściciela Maxa Hasse w roku 1885. Jeżeli chodzi o historię browarnictwa, ona jest bardzo ciekawa we Wschodzie, ponieważ niestety bardzo często zmieniali się właśnie. Państwu taką historię dosyć niecodzienną, że kiedyś osoby starsze tutaj przychodziły i dotykały tych drzew, tak, i po prostu jeszcze jakieś wierzenia gdzieś tam zostały, także, no, nie wiem, wiemy dzisiaj tylko, że jego właśnie znaczenie symboliczne jest miłość, długowieczność, opieka nad duszami żywych i zmarłych. Ale pomaga nas tutaj przedstawicielka rodziny Grossmanów, o której za chwilę też powiem. Jest to właśnie po raz pierwszy, jak 1810 rok Państwo słyszą, jest to okres romantyzmu. Tutaj pojawia się element, jak Państwo widzą, cierpienia. Jest to cierpienie jakby zakute w kamieniu. Po raz pierwszy. Poświęcone śmierci młodej kobiety. Ona umiera w roku 1709, tutaj należy się zastanowić, czy rzeczywiście też nie padła ofiarą zarazy. Dlatego do końca nie wiemy. Jest jedna z jego książek, Sławę, historię dotyczącą Valeriusa Herbergera. Proszę sobie zdać sprawę, ja wspominałam, że w roku 1641 wymiera ostatni męski przedstawiciel rodziny Herbergerów. I właśnie Bacha, który wspomina to w swoich książkach i opracowaniach 100 lat później, ten proces przyzwyczajania osób do pochówku na cmentarzu, no nie był taki od razu. To nie było tak, że wszyscy po prostu zaakceptowali to. I myślę, że to był proces. Bardzo ważne jest też nazwisko rodowe. Bardzo często bywa tak, że ta osoba pozostawała w związkach małżeńskich, na przykład mając dwójkę lub trójkę mężów, ale mimo to jest podkreślone, z jakiej pochodziła rodziny, bo to też jest, proszę Państwa, bardzo ważne, ponieważ te wszystkie osoby zawierały związki małżeńskie w ściśle określonym okresie. Czy tak wygląda? Czy my mamy to wyobrażenie? Myślę, że też taka jest po prostu wizja twórcy, ale tutaj docieramy do przepięknego, jedynego w sumie na naszym cmentarzu sarkofagu młodej kobiety Dorothy Kaltenbach z domu Tepic. Jest to po pierwsze rzeczywiście jedyny sarkofag, ale jest to też przykład wielkiej miłości rodziny, ponieważ też z opisu dowiadujemy się, że ta młoda, bo w sumie 17 lat, w momencie kiedy umiera ma 17 lat i parę miesięcy, ale jest to mężatka.
Jeżeli dokładnie jest to osoba żyjąca w pierwszej połowie wieku XVII, oczywiście tu przedstawiciele rodziny Teschnerów jest zdecydowanie więcej i w sumie ostatni potomek tej rodziny został właśnie pochowany. Oczekiwanie, jesteśmy w wieku XVII w tym momencie, ponieważ tutaj są epitafijne płyty poświęcone przedstawicielom rodziny. Pospolity występuje naprawdę licznie. On kiedyś był pod ochroną. Ja tu nawet mam na tabliczce gatunek chroniony z kraju. W 2017 zniesiono ochronę całkowitą. Jest pod częściową ochroną tylko. Także, jak wspomniałem, występuje dosyć licznie. Znaczenie symboliczne, nieśmiertelność, także przyjaźń, wierność. Wstawimy sobie może tutaj tabliczkę. Można sobie przeczytać jeszcze, gdzie on tam występuje. Już jest ciekawy. Ale...